Dzień dobry, witam Was bardzo gorąco przy pięknym, piątkowym poranku, kiedy nagrywam dla Was. No właśnie, jak to określić? Kiedy przychodzę do Was, powiem teraz coś, co się wielu osobom bardzo mocno nie spodoba. Ale to, co powiem, kiedy przyjmiesz to do siebie bardzo mocno i głęboko i zrozumiesz, czym to jest naprawdę, mogę Ci zagwarantować, że zmieni się wszystko w Twoim życiu. A na pewno zmieni się jakość Twoich relacji z tymi, na których Ci zależy, z Twoimi bliskimi, z Twoim partnerem, partnerką, dziećmi, z każdą osobą. Zarówno kobieta, jak i mężczyzna są dorośli. Są dorosłymi osobami. Kiedy wchodzą w związek, wchodzą jako dorosłe osoby. A to znaczy, że ani kobieta, ani mężczyzna nie potrzebują dawać sobie nawzajem żadnych rad. Po pierwsze dlatego, że jedni i drudzy nawigują sobą w zupełnie innych przestrzeniach i mają w sobie zupełnie inne jakości. Po drugie, dlatego, że oboje są dorośli. Jeszcze raz to powtórzę. Kobieta i mężczyzna są dorośli. W momencie, w którym jedno przychodzi do drugiego i prosi o radę, bardzo ważne jest, żeby zobaczyć, czy ta prośba o radę to jest prośba o pomoc, czyli tak zwany uratuj mnie, zrób coś za mnie, pomóż mi, bo nie potrafię, bo nie daję rady, bo nie umiem. Czy jest to prośba o podzielenie się swoim spojrzeniem, swoim punktem patrzenia na daną rzecz i wzięciem odpowiedzialności za siebie, za swoją decyzję, za to, co chcesz zrobić dalej, przyjęcie tego, co druga osoba mówi, ale nie bazowanie na tym jako fundamencie. Każdy z nas jest wyposażony wewnętrznie we własne źródło podejmowania decyzji właściwych dla nas. Jeśli przyjdziemy do drugiej osoby i zapytamy się, co myśli, albo co by zrobiła, i na tej bazie zasugerujemy się i zdecydujemy zrobić to, co nam powiedziała lub co nam powiedział, wielce prawdopodobne jest, że skończymy w miejscu, które nie będzie dla nas ani fajne, ani okej. Co więcej, co tak naprawdę my robimy w ten sposób, kiedy my idziemy do kogoś w poradę i chcemy, żeby ta osoba nas ukierunkowała i chcemy skorzystać z tej rady, nawet nie zastanawiając się, nie zagłębiając w siebie. Co my tak naprawdę robimy? My oddajemy odpowiedzialność tej osobie. Przekazujemy jej pałeczkę i mówimy, masz, uratuj mnie, zrób to dla mnie. Wyciągnij mnie z tego miejsca, w którym jestem, bo nie wiem, co mam dalej zrobić. I ta osoba bierze odpowiedzialność, ratuje, ale ponieważ ten ratunek nie jest taki, jakiego my potrzebujemy, wówczas mamy powód do tego, żeby powiedzieć, widzisz, posłuchałem cię albo posłuchałam cię i zobacz, co teraz wyszło. I zobacz, jak teraz wyszło. Z drugiej strony, kiedy taka osoba da nam radę, a my zrobimy inaczej, to z czym możemy się spotkać, to usłyszeć, a nie mówiłam, a nie mówiłem. Więc jeszcze raz wrócę do początku tego, co powiedziałam. Kobieta i mężczyzna są dorośli. Ty jako kobieta jesteś dorosła. Ty jako mężczyzna jesteś również dorosły. Tu jeszcze pojawia się jedna rzecz, że
ten ratunek, którego oczekujemy od drugiej osoby, który ewentualnie otrzymujemy, on powoduje w nas coś. On powoduje, że my czujemy się niżej niż ta druga osoba, że ktoś jest wyżej ponad nami. Mamy poczucie, że ktoś jest mądrzejszy, większy, silniejszy, zna się lepiej i tak dalej, i tak dalej. To powoduje zawsze ogromną nierównowagę w relacji. Ale przyjęcie do siebie przede wszystkim tego, że jesteśmy my dorośli, najpierw my do siebie musimy to przyjąć, powoduje, że będziemy w stanie również to zobaczyć w naszym partnerze lub partnerce, a potem dalej również w naszych bliskich, w naszych rodzicach, w naszym rodzeństwie. Ja jestem dorosła. Co to znaczy dla mnie? Co to znaczy w moim świecie? Jeśli przyjmę do siebie to poczucie, to co to znaczy? Gdzie jest moja odpowiedzialność? Za co jest moja odpowiedzialność? I oczywiście nikt nas nie uczy, jak podejmować decyzje zgodne z nami. Niektórzy stosują różnego rodzaju techniki. Możesz usiąść i zrobić listę za i przeciw. Możesz cofnąć się ileś lat wstecz i przejrzeć swoją przeszłość i zobaczyć swoje doświadczenia i na tej bazie podejmować decyzje. Ale możesz też pójść krok dalej, możesz posłuchać siebie. Przede wszystkim uwierzyć w to, że każdy z nas ma wewnętrzne źródło, ma wewnętrzny aspekt, który nam pomaga podejmować decyzje. I kiedy my nie idziemy w zgodzie z tym, wówczas pojawiają się bardzo silne, negatywne emocje. I te negatywne emocje nie oznaczają, że dzieje się nam krzywda, że ktoś nam zrobił krzywdę. Te negatywne emocje oznaczają, że my zeszliśmy ze swojej drogi, że my podjęliśmy decyzje niezgodne ze sobą, że my zdecydowaliśmy się na coś, co nie było zgodne z nami. Ja bardzo często mówię o tym, że emocje, te negatywne, one są jedynie kompasem dla nas, są jedynie nawigacją, takim alarmem, który włącza się, że zboczyliśmy z trasy. I im silniejsze, im mocniejsze, tym bardziej nawołują do tego, żeby się zatrzymać. Ale często my nie zatrzymujemy się, tylko pędzimy dalej, wręcz nawet odsuwamy je na bok. Nie chcemy ich czuć, nie chcemy się zatrzymać. Przede wszystkim możecie tak mieć, ci z was mogą tak mieć, którzy macie otwarte centrum emocjonalne. Dla was szczególnie trudno jest pozwolić sobie na to, by się zatrzymać, bo wy szczególnie mocno nie chcecie czuć tych emocji. Ale to jest tylko informacja. W momencie, w którym uczymy się siebie, w momencie, w którym zaczynamy rozumieć siebie, przyjmować do siebie fakt, że jesteśmy dorośli, bo jesteśmy, to jest początek, który wiele zmienia. To jest też początek, który daje tobie, ty sam, sama dajesz sobie prawo do podejmowania własnych decyzji i dostawania do konsekwencji tych decyzji. Ale kiedy ty sobie dasz to prawo, kiedy ty dla siebie stworzysz taką przestrzeń, również taką przestrzeń stworzysz dla swojego partnera lub partnerki. I to nie ma nic wspólnego z ratowaniem, to też nie ma nic wspólnego z tym, że każda twoja decyzja będzie strzałem w dziesiątkę lub że jej decyzje będą strzałem w dziesiątkę. To za to ma ogrom wspólnego z tym, że podejmujesz decyzję i bierzesz odpowiedzialność za to. Za siebie, za swoje decyzje, za swoje emocje, za swoje reakcje, za swoje zachowania. Zobacz, jakie to jest mocne. Nawet jeśli tylko jedna osoba w relacji to zrobi. Nie ratujesz drugiej strony. Nie dajesz jej rad w postaci mama, tata i dziecko. Tylko jesteś. Spróbuj poczuć, jaką to siłę w sobie niesie. I spróbuj poczuć, jaką przestrzeń daje to dla drugiej osoby, by ona również odzyskała własną siłę i moc. Przytoczę tutaj pewne doświadczenie. Uczestnicząc w 2019 roku w
bardzo silnym warsztacie Czerwona Tantra o uzdrowieniu seksualności. Każdy dzień rozpoczynał się od kręgu. I każdy kończył się kręgiem i w trakcie również tego dnia między pewnymi ćwiczeniami, zadaniami również siadałyśmy wszystkie w kręgu. Było tam wiele kobiet. Kiedy zasiadałyśmy w tym kręgu, każda z nas miała chwilę na to, by podzielić się tym, co się z nią dzieje i tym, czego doświadczyła, tym, co jest dla niej trudne albo tym, co odkryła. I pamiętam, że były to bardzo mocne, bardzo, bardzo mocne doświadczenia dla każdej z nas. Każda z nas miała pewien przedmiot w dłoni, który pozwalał nam wypowiedzieć się w momencie, w którym czułyśmy, że już skończyłyśmy dzielić się tym, czym chcemy się podzielić, przekazywałyśmy ten przedmiot dalej. I zdarzyła się w pewnym momencie sytuacja, kiedy jedna z kobiet przechodziła bardzo silny proces. Ogromnie silny. Pełen emocji. Tak trudnych i tak skrajnych emocji. Ta kobieta zaczęła płakać bardzo, bardzo mocno. I część z nas ruszyła jej na ratunek, żeby ją pocieszyć i chciałyśmy ją przytulić, powiedzieć, nie przejmuj się, będzie dobrze, dasz radę. Osoba, która prowadziła te warsztaty, zatrzymała nas, powiedziała, zostawcie ją. I to był dla mnie szok. Ogromny szok. Pomyślałam sobie, jak to zostawcie? Przecież ona cierpi. Trzeba jej pomóc. Prowadząca powiedziała, zostawcie ją. Ona odnajdzie w sobie siłę. Ale nie siłę, by postawić maskę, by przybrać kolejną zbroję, tylko siłę wewnętrzną, ponieważ będzie mogła być może pierwszy raz w życiu przejść cały proces uwalniania z siebie tych trudnych emocji. I chciałabym, żebyście teraz wy przyjrzeli się swojemu życiu, jak często macie możliwość przejść przez cały ten proces. Proces uwolnienia emocji z siebie. Proces, by ta fala emocjonalna przez was całkowicie przepłynęła od samego początku po sam koniec, ale nie poprzez to, że ty idziesz i się zajmujesz czymś innym, albo myśli zajmujesz czymś innym, albo włączasz serial, albo książkę czytasz, albo idziesz pobiegać. Nie. Mam na myśli moment, w którym ty siadasz i świadomie zauważasz, co się z tobą dzieje, co się naprawdę z tobą stało, co wydarzyło się takiego, że tak mocno cię to poruszyło i jesteś z tym. To trochę tak, jakbyś był sam, sama ze sobą wewnętrzną, czy ze sobą wewnętrznym. I my to obserwowaliśmy i nam było bardzo trudno. Pierwszy raz widzieliśmy kogoś w takim stanie i było nam naprawdę trudno. Trudno było nam nie ratować tej kobiety. Sami przechodziliśmy własne procesy, patrząc na to, co się dzieje. Jakże często zdarza się, że rodzice robią wszystko, żeby dziecko przestało płakać. Robią to przede wszystkim nie dla dziecka, bo dla dziecka robią tym bardzo dużą krzywdę. Robią to dla siebie, bo sami nie są w stanie udźwignąć tych emocji, które dziecko pokazuje. No już, już cichutko masz tutaj nową zabawkę, albo choć dostaniesz coś słodkiego, przestań płakać, nie przejmuj się, wszystko będzie dobrze. Przestań ryczeć, ile jeszcze będziesz płakać i tak dalej. Różne, różne zachowania rodziców można obserwować. Jeśli rodzic dziecku nie daje możliwości wypłakania się, przejścia tej fali emocjonalnej, kiedy ono będzie to miało? Kiedy będzie miało taką możliwość? Kiedy ono z tego się nauczy? Potem ono dorasta i dalej tego nie umie. Bo nie wie, że to jest tylko fala emocji. Nie wie, że jak każda fala, takie emocje osiągają swój szczyt, a potem opadają. Jest za to nauczone tego, by się separować od tych emocji, by tego nie czuć. Rodzice tego nas uczą. Uczyli nas tego rodzice. Ich rodzice uczyli ich i tak dalej, i tak dalej. My uczyliśmy nasze dzieci. My jesteśmy sami nauczeni, przez co
sami mamy problem z tym, żeby do tego stanąć. I kiedy pojawia się jakaś trudność, robimy wszystko, by nie czuć, by nie czuć. Więc widzimy swojego partnera w jakiejś trudnej sytuacji. Pierwsza rzecz, którą robi kobieta, od razu chce go ratować, dawać mu dobre rady. Stop. Ty nie wiesz, co jest dla niego dobre. To jest dorosły mężczyzna. On wie. On wie. Może potrzebuje czasu, by dotrzeć do tej wiedzy, ale on wie. Zobacz, jakie to jest wielkie. Kiedy zatrzymasz się i uznasz, że on wie. I pozwolisz mu. I w drugą stronę tak samo. Zobacz, jaki to jest szacunek do drugiej osoby. Jakiego rodzaju jest to miłość, którą zaczynamy do siebie pałać. To nie jest dziecięca miłość. To nie jest nastoletnia miłość. To jest głębokie, głębokie uczucie poszanowania drugiego człowieka. Nie masz pojęcia, co jest dla niej lub dla niego dobre. Bo nie wiesz, jaka jest jego droga i nie wiesz, co on lub ona mają przejść przez swoje życie, jakie doświadczenia mają zebrać. To jest trudne, ja wiem, że to jest trudne. Ktoś powie, co ja mam stać z boku i patrzeć się i przyglądać temu? Tak. Tak, masz patrzeć z boku i przyglądać się temu. Ponieważ w ten sposób następuje wzrost. I chcę, żebyście dobrze mnie zrozumieli. Nie mam na myśli, żeby każdy podejmował zawsze samodzielne decyzje, bo pewne rzeczy, do pewnych decyzji stajemy razem w relacji. Ale są rzeczy, w których kobieta i mężczyzna potrzebują zrozumieć, że są dorośli. Są dorośli od dawna, tworząc związek, byli dorośli. To wyjście z roli dziecka, wyjście z roli ofiary lub ratownika, wyjście z roli matki lub ojca, to jest wielki krok. Ale to jest krok, który powoduje, że zaczynamy tworzyć inny rodzaj relacji. Że zaczynamy też inaczej rozmawiać z drugą osobą. Że zaczynamy w inny sposób się dzielić. Siadam i chcę ci o czymś opowiedzieć. Chcę się z tobą czymś podzielić, czym coś, co jest dla mnie trudne. I chciałabym, żebyś wysłuchał mnie i nie dawał mi żadnych rad. Potrzebuję po prostu, żebyś mnie wysłuchał. To będzie dla mnie bardzo ważne. I dzielę się z nim. Tym, co jest trudne. Ponieważ kiedy się z nim dzielę, sama słyszę siebie. Słysząc siebie, widząc siebie, daję sobie niesamowitą uwagę. Ale to, że on siedzi i mnie słucha, i mnie widzi, to również jest bardzo mocne. Nie ocenia, nie doradza, tylko jest. Kobieta i mężczyzna są dorosłymi osobami. I na tym to zakończę. Życzę wam cudowności dzisiaj. Przepiękna, wspaniała jesień rozpoczyna się. Tak naprawdę już na dobre się rozpoczęła u nas w Anglii. Cudowny jest to dla mnie czas. Nie wiem jak wy, ale ja za każdym razem na takich spacerach jesiennych nasycam się energią i zapachami jesieni. Tymi pięknymi zapachami liści. To specyficzny czas dla nas wszystkich. Cudowności jeszcze raz dla was.